stało? How did they do that? Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy pranka na Pameli i na Mateuszu, czyli na Fitlaversach. Może ich kojarzycie, oni tu mieszkają obok mnie. Mniej więcej jesteśmy sąsiadami. I co ja wam powiem dzisiaj? Robimy na nich pranka, bo właśnie wyszli, a osoba, która jest u nich jeszcze w mieszkaniu, wpuści nas i wypełniamy im całe mieszkanie w papieru toaletowym. I słuchajcie, jeśli będzie 70 tysięcy w górę, od razu lecimy z kolejnym prankiem na Pameli i na Mateuszu albo z kimś innym, więc jeśli chcecie, żebyśmy sprankowali kogoś, wkręcili kogoś w jakiś sposób, napiszcie koniecznie w komentarzach kogo i jak. I ja postaram się to jakoś dla was ogarnąć, więc słuchaj, lecimy do nich, do klatki, do mieszkania. Mamy, wczajcie wszystkie 10 tysięcy rolek papieru, tam już czeka, więc musimy to wszystko jakoś rozłożyć, tyle ile się da zmieścić. Mamy mniej więcej 1,5 godziny na to, więc no, działamy, bo oni wracają o 19. I słuchajcie, ja tu już jestem, czekam z ekipą. A patrzcie, ekipa już przygotowała. Tutaj na górze. Już na klatce czekają. Więc lecimy do środka i działamy. I tu właśnie, moi drodzy, są... O matku! Ale się wkurzą. Ale się wkurzą, ekipo, no. Jezu, Mateusz, Pamela, przepraszam was. Chociaż powiem tak, Pamela już wie, że coś się szykuje, ale Mateusz nie ma pojęcia, bo musiałem zagadać z Pamelą, żeby właśnie nas tak jakby wpuściła, zorientowała się. Nie wie dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale wie, że coś się szykuje, ale Maty nie wie, więc będzie śmieszny. Mateusz, patrzcie, ile tego jest po prostu. 10 tysięcy. 10 tysięcy papieru. Ja bym się wkurzył. Zobaczymy ich reakcję. Bierzemy się do dzieła, Pamela, Mateusz. Mam nadzieję, że się na mnie nie zemścicie, ale my z ekipą właśnie zaczynamy. Widzieliście już, jak wygląda mieszkanie przed rozpoczęciem, a zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądać po. Lecimy do roboty, jest mega mało czasu. Chcecie więcej akcji? Subskrybujcie, wiecie co robić zresztą. Dawno nie robiłem czegoś takiego, co jest nieustawione. Czyli nie ma scenariuszu, albo nie jest przygotowany film, tylko tak mega na spontanie wjeżdżam z rolkami komuś do chaty. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę nie wiemy, na ile starczy tego papieru, więc plan jest taki, że na pewno na 100% wypełniamy całe tutaj tą strefę, czyli główny pokój, czyli salon będzie pełny, zaczniemy od tam od tyłu i będzie cała podłoga, wszystko będzie po prostu załadowane w rolkach papieru, a potem będzie tu przy drzwiach ściana, czyli jak ekipa wejdzie z tam Mateusz z Pamelą, to będą mieli przed ścianą, przed sobą ścianę już z papieru toaletowego. Tu mam kamerę jedną ukrytą, ona będzie łapała właśnie reakcję, a tu jest druga, tylko że ciężko mi będzie do niej potem przejść, więc tak naprawdę nie wiem, co z nią zrobić na razie, czy ją ustawić w drugą stronę, ale coś rozkminię, zobaczycie, jak będziemy układać. No i cała kanapa będzie zabudowana, puchary też już są osadzone i tutaj już powoli będziemy zabudowywać tutaj te półeczki, a z dołu tak wygląda. Na razie mamy w ogóle nawet nie 10% tych worków, które mamy przygotowane, a już powoli sprawnie to będzie robić. Zresztą powiem wam szczerze, że to może mega fajnie wyglądać, jak to będzie wszystko serio zabudowane papierem. Całe mieszkanie nie w, tylko nawet z papieru to będzie wyglądać. Ej, zajebiście to wygląda, ty. Patrzcie to, szczególnie ta na podłodze, jak to wygląda mega fajnie. Ej, zajebiście, serio to zajebiście wygląda. Nie myślicie, że to fajnie wygląda? Zostawiamy te stoliki, czy zabudowujemy je? Zostawmy może te dwa, bo tak ładnie to wygląda. Albo włożyć to nogawek, ten. No, to nie wiem, czy właśnie to mówiłeś. Tak? Żeby włożyć to tych. No dawaj, to będzie fajne. Dawaj, no. To będzie. I'm on it.
pan miś tutaj niestety będzie jako pierwsza mumia. Mega delikatnie trzeba. A mam dobre wiadomości. Teraz już od dołu. Mam dobre wiadomości dla was, bo jak widzicie, te rolki raczej się nie marnują. A mamy już jedną możliwą akcję charytatywną, tak jakby, którą możemy zrobić z tymi rolkami. W sensie miejsce, gdzie możemy oddać te rolki. Ale chciałbym jeszcze kilka innych pomysłów od was, więc jak macie pomysły, co możemy jeszcze zrobić z tymi rolkami, żeby oddać je na jakiś dobry cel, to dajcie koniecznie znać. Oczywiście kilka sobie zostawię, żeby też skorzystać z tego, że kupiłem hurtowo, ale dużą ilość możemy... Trzymasz? Dużą ilość możemy rozdać oczywiście na jakiś dobry cel, więc... Mamy już jeden, pisaliście na Insta Directcie, więc możecie pisać na Insta Directcie, jak macie pomysły. A tak to noc, zawijamy dalej. Moi drodzy, niestety pan miś się połamał, musiał zostać owinięty. No jest, leży. Patrzcie, jak to wygląda z góry. Szczerze mówiąc, tworzy to mega zajebisty taki, nie wiem jak się mówi po polsku, ale po angielsku jest pattern. Możecie mnie poprawić w komentarzach, powiedzieć mi, jak to się mówi po polsku. Wzór, wzór. Dokładnie tak, zobaczcie ten wzór. Normalnie hit. O kurde, no nie mogę. Jestem ciekawy, jak Mateusz reaguje na to wszystko. Dobra, i okazało się, że jednak masę rolek trzeba, żeby chociaż ta sama ona zrobić na dole. Więc górnego piętra raczej nie zrobimy, ale aż do schodów całych zrobimy, więc dobra, lecę z powrotem do ekipy. Przegapiliście to, że zrobili tutaj ściankę. Tu jest taka ścianka, co idzie. No ogólnie to jest kuchnia, nie? Już jej troszeczkę nie ma. I w szufladkach to już zostawimy ekipie i flawerco. To tutaj ja będę pakować teraz, to jest moje zadanie. Będą miesiącami znajdywać papier po łapowy. A pana, zrób mi śniadanie jakieś. Za każdym razem co śniadanie to odkryją jakąś nową rolkę. Albo tak będę przychodzić czasami im dokładać te rolki, żeby myśleli, że już wiesz, wszystkie znaleźli, a tak naprawdę przyjdę, słowem kilka, będą myśleli, że coś ich ominęło. Zaraz będziemy zabudowywać to, tutaj już jest miejsce na rolki. Zabudujemy całą lodówkę, a czy w lodówce wsadziliśmy coś? W lodówce nie ma, ale tu będzie można wsadzić. Yes! Automatyczny. Dispensor, papier toaletowego. A tu zabudowaliśmy dół. No i jeszcze tutaj zaraz postawimy kilka rolek. Schody trzeba zrobić tu i wtedy całe wejście będziemy robić takie duże, ciekawe. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, tu schody robimy. Okazało się, że jeszcze jedna warstwa potrzebna była. Więc musieliśmy wrócić się do góry i poprzestawiać, bo chcemy zrobić tak, że nie będzie widać w ogóle schodów. Będzie wyglądać, że same schody są zrobione, jak będą patrzeć z przodu, z papieru. Więc to mega fajnie będzie wyglądać. O, tutaj kucnę, to może będzie jaśniejszy trochę. Więc tutaj robimy, no powoli to robimy. Zaraz schody będą gotowe. Nie wiem, która jest godzina, ale chyba Pamela i Mateusz zaraz wracają, więc musimy szybko działać. O, kuchnia zajebiście wygląda teraz. I nawet w piekarniku jest niespodzianka. Ale będziecie musieli poczekać i zobaczyć za chwilę. Właśnie Pamela i Mateusz mają 5 minut do domu, a właśnie szybko skończyliśmy. Kurde, patrzcie na to, jak to wygląda. Nie zdążyliśmy zrobić tej ścianki tutaj, po prostu nie było czasu, ale pokażę wam szybko, jak to wygląda. Tu jest kamera jedna, już nagrywa. Mamy jeszcze jedną, Rafał będzie z ręki nagrywał. I będziemy zaraz mieli wszystko tutaj nagrane, więc zobaczycie końcowy efekt tego wszystkiego i oczywiście na co czekaliśmy, ich reakcje i myślę, że będą w szoku. Patrzcie na to. No kurde, nie mogę, patrzcie. To jest dla mnie hit. Patrzcie, jak te schody wyglądają zajebiście. A tam jeszcze z lampką oświetlone, no kurde, no nie mogę. Dobra, ziomy, mamy dosłownie minutę. Oni będą wjeżdżać z garażu, więc nie mam nawet pojęcia, jak to będzie wyglądać. Nie jest ustawione, przysięgam. Tylko Pamela wie, że coś się szykuje, ale do końca jak to będzie wyglądać, to nie wiem. Powiedziałem jej tylko, że szykuje pranka, żeby było, wiesz, żeby było tak jakby... No jakbym obie ich musiał ustawić, to bym nie wiedział, o której wracają, kiedy, jak i co. Już chyba są, dobra. Udajemy, że nagrywam daily vloga. Jeszcze przyszedł, że mogę brać swój przycisk, ja was mam. Ale się stresuję. Czemu to dało? Siema, siema, no. Co tam? Cześć. Co się stało?
Nic. Nagrywam vloga też. Vloga? Mogę nagrać jeszcze? Czekaj, nagram. What up? Mam wasze klucze, w ogóle mówię. O, zajebiście. Dobra, więc właśnie przyszedłem do Hitlerwersów odebrać tutaj właśnie guzik i... Mój guziczek? To jest mój guziczek teraz. To nie mój? Mój guziczek. Ukradł mi guzik. Ukradł mi guzik. No dobra. Wszystko było na vloga. A zaprosisz mnie do środka na vloga? Może no, patrzę, proszę bardzo. Bo mi naprawdę nie chcę. Zapraszamy, prosimy. Proszę bardzo. Mamy tu przygotowane tego. Nie, mamy posądowane. Jest posądowane? O, oh, fuck. What? How do they have a key here? No! No! What the actual fuck? Co się stało? How did they do that? What is this shit? Hey, hey, we didn't need to buy toilet paper yesterday. Yeah! Tak! Pan wiedziała, że coś się szykuje, bo na naszym informacji. Oh my god! Powiedziałeś na ty, czy nie? Powiedziała ci? Tak, wiedziała. Powiedziała ci, czy nie? Nie. Nie powiedziała ci? Ty wiedziałaś? Mateusz ostatnio zrobił niespodziankę urodzinowym, mam tak jaki lam z ciebie! This is like... Ej, ale słuchajcie, beyond to nie tylko funny. Tu jest, ale w różnych miejscach to nie jest niespodzianki. To jest wszędzie? Ej! Mamy nasz misiek! No misiek trochę... Misiek nabrał urazu trochę. Actually crazy! Co? O, lustro jest tam, zajebiście. Pamela, możemy to ułożyć tu na jedną górkę? I skoczyć z góry na główkę, złamać kark i go wezmą do więzienia. No, jasne. Oj, poleciało to. Jakie to jest wygłuszenie, można nagrywać piosenkę. Ej, serio jest, właśnie nie ma echo. Yeah. I'm gonna slip and fall. Don't slip and fall, man, don't slip and fall, don't slip and fall. Oj! Nie myślałaś pan, że tak słuchajcie, będzie? Tam jest taki guziczek. Subskrybuj. Jak naciśniecie go dwa razy, to nie będzie unfollow u Stewarta. Jak ty mnie pytałeś o numer, nie byłem... W ogóle nigdy bym się nie spodziewał. Nigdy. Czyżby początek prank warsów na sąsiedzkim terenie? Neighbor Wars. Zacząłeś walkę, stary. Zacząłem walkę właśnie. Fortnite and I broke my ankle! Ah! Ow! A w piekarniku? Przygotowałem dla was zajebistą kolację w ogóle. Ej, weźcie, bo tam macie jakieś lody. Have you got ice cream? Is there ice cream? Let's get some ice cream, man. Wait, cold toilet paper? That's yeah, it's chilled, man. If you want to like have a nice, like good a cold on the wet. Yeah. My ass need it. Mój tyłek w tym momencie tego potrzebuje. Co powiesz? Rozpocząłeś wojnę, ale mimo wszystko rozpoczął się w godny sposób. To nie jest takie, wiesz... You never know, you never know. Gotta check out. To jest naprawdę szacunek. Szanuję ludzi ulicy. Jak oceniacie moją, naszą wspólną ekipową pracę? Yo, why this is all in here? Bardzo kreatywne. Dobra, jestem w szoku, bo nikt nie jest w stanie przebić tego, co odwaliłeś. Nikt tego nie przebije. The real question is, how much should this cost? Okej. Nie, moje biedne mieszkanie. Odebrałem właśnie kamerę z dworu. Patrzcie, tu już zrobili mi bajzer. Idziemy. Tyle ustawiania. A już wszystko rozwalone. Dobra, ej, ja mam super pomysł. Dawaj. Słuchajcie, mam zarąbisty pomysł. Zrobimy teraz podział na dwa zespoły. No. Ty będziesz z Jake'em, z Sharkiem, okej? Okay. Right. Ja będę z Pamelą. Po prostu kto odpadnie, będziemy w siebie rzucać. Dwa zespoły, jeden tutaj, drugi tutaj. Dobra. 3, 2, 1. Oh my ring! Gotcha! I think like I won't. Grenade! Ej, granat, patrz! Cannon! Tak, tak! Dobra, ej, tak! Nie, to mi strasznie! To mi strasznie! Oni tak leci! I'm out! I was good on it! Skarpetkę zgubiłem! Wow! I know it, man! Oh no! Nice idea. Ja tego sprzedać nie będę!
Dobra, Koniecz, wygraliśmy. Pamela, to się na podium. It's on podium. It's podium, wait. Daj mi medal. Oj, czekaj, jeden tylko poszedł. O nie, jeszcze mam. Dawać mi medale. Oh, yes. Shark fucked up. Second place! Silver medal! Mateusz twierdzi, że zaczęła się wojna, więc 100 tysięcy łapek robimy kolejny prank na nich, bo... Prank versus prank! Będzie wojna, chcą wojnę, zaczynamy wojnę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dajcie znać, jaki prank możemy rozrobić następnym razem. I co będzie się szykowało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Już się tu żegnamy. Siema. No wiem, musimy jechać jeszcze. Ale się tych chłopaków przyślijcie tutaj. Ale oni już pojechali. Co? Oni już pojechali. Nie no, przyszli ich do sprzątania, no co ty stary? Aha, ej. Nie, 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 nie muszę, masz nowo sprzątać, dobra, nie masz butów, kurwa. Dobra, buty, przewaleję. Wróci się z wyświetleń czy coś. Dobra, damy radę. Jakby damy radę, easy.